jakby to już było, no nie wiem, 2005 rok może. No i spodobało nam się jako nazwa, bo to też może oznaczać jako albo jako imię dla kota, albo jako, nie wiem, kamera od kameralnia, kamera od kamery. Tylko Sylwester, kot Filemon, Tom. Tak, staram się przeforsować nowego kota. Jest nowy kot, kamera i po prostu jest. Taką czwórkę artystów, których lubimy, których słuchamy i myślę, że może najbardziej są zbliżeni, jeżeli pomiksować Toma Waitsa, The Cure, Gorillaz i Talking Heads. Może Dresden Dolls trochę wizualnie bardziej niż muzycznie. Znam, wiesz, to jest tak, że z tymi gatunkami muzycznymi myślę, że jak ludzie zbierają się do kupy i zaczynają coś robić, zaczynają grać, zaczynają tworzyć, to nie siedzą i sobie nie myślą, wiesz co, a zrobimy to, prawda, grajmy pop-punk, czy grajmy punk. Te nazwy muzyki, to wszystko jest później nadawane na potrzeby właśnie interpretacji, czy jakby trzeba się szufladkować, żeby ludzie też wiedzieli, czego szukać. Staramy się trochę o teatr zahaczać. Staramy się zahaczać o teatr. Żeby to oprócz tego, żeby jakoś tam brzmiało i żeby to była muzyka, to jeszcze staramy się, żeby wizualnie to też było ciekawe i żeby się na to i patrzyło i słuchało. Że albo słyszę głosy, albo po prostu wkurzamy kogoś z dołu, sąsiada. Tak, że za głośno? No. To musimy ściszyć się troszkę. Albo wziąć lepsze troszkę. To co? Lepsze troszkę. Aha. Dobra, to znaczy to już nie my. Dobra. Zaprosić. Możemy też zagrać jakby ciszej. Łączysz te 12 piosenek w jedność i angielski daje ci taką przewagę, że budowanie konkretnych na przykład znaczeń jest dużo prostsze, ponieważ język jest prostszy, a po polsku jakby no, trzeba było strasznie się gimnastykować, strasznie naginać. Może warto by było, ale może jeszcze do tego nie dorośliśmy. Nie wiem, czy jest taka faktyczna potrzeba ze względu na ludzi, którzy przychodzą na koncerty i tego słuchają, bo wydaje mi się, że nasze pokolenie jakby nie ma bariery odnośnie językowej bariery. Wszyscy słuchamy zagranicznej muzyki, wszyscy wiemy, kim są Beatlesi, wszyscy wiemy, kim są Dorsi, nikt tego nie dzieli. Poznaliśmy Kuby. Poznaliśmy się, minęli w stalecie. W momencie edycji tego odcinka od razu pyk, tam nie wiem, 200 kliknięć od razu i później zaczynało się to napędzać, bo jeszcze to weszło w internet na YouTube i zaczęło to działać, zaczęło działać, bo telewizja jeszcze póki internet jej nie wyparł totalnie, to jeszcze naprawdę dużo robi. Czesław nam pomógł bardzo, to na pewno. Gdyby nie Czesław, nie wiadomo, czym bylibyśmy w Mystiku tak naprawdę, bo on tą płytę do Mystika zawiózł. I jak gdyby pokazał to, że jego zdaniem jest to fajne, co sądzicie na ten temat. No i jak gdyby tydzień później okazało się, że wydajemy płytę w Mystiku, więc jak gdyby to było no, niezwykła pomoc z jego strony, jesteśmy mu bardzo wdzięczni. I się bardzo lubimy, no. Bardzo się lubimy, jak po prostu tylko się widzimy, to zawsze jest miło. To się fajnie. Przytulamy w ogóle, sympatycznie. jak każdy, jest Polakiem. Barton jest twórcą pewnych obrazów. Jest trochę w kwestii popularny, bo robi, pokazuje trendy, które w tym momencie ludziom się podobają, a przy okazji jest taki krzywy, dziwaczny, niby undergroundowy i to jest takie fajne połączenie. Jedna z najdziwniejszych rzeczy to na przykład, kiedy scena się zapadła. To sam po tym sobie wymyślałem. Sobie. Graliśmy przed Pałacem Prezydenckim na ulicy, na takiej scence w związku z taką akcją Uruchom Ucho w Warszawie. I ta scena była zrobiona z takich boksów pół metra na pół metra. Kosteczek. Takich kosteczek. I w pewnym momencie pod ksawem jedna kosteczka nie wytrzymała jego niewiarygodnego ciężaru i się zapadła. I tak dalej.